Witam, chciałem dzisiaj Wam pokazać dosyć specyficzną cynę. No, jak tu widać po opisie, jest to zwykła, standardowa cyna. 63% cyny, 37% ołowiu. Z dodatkiem topnika 2%. No, tutaj mam dla porównania zwykłą inną cynę. 60% ołowiu, 60% cyny, 40% ołowiu. I fluxa jest tutaj pewnie też gdzieś ze 2%, 2,5% chyba. No nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie to, zobaczcie jaka tu jest średnica. Każdy pomyśli, że tej cyny jest właśnie nawinięty na tą szpulkę gdzieś dotąd. A co się dzieje po odwinięciu? Proszę bardzo, proszę, proszę. Odwijamy cynę i co? I mamy rancik wielkości może 2 mm. Zaraz coś wezmę do pomiaru. Jakąś linijkę. Tym akurat nie zmierzę, ale około pół milimetra, nawet mniej ranciku, na którym jest nawinięta cyna. Jakby tego było mało, weźmy sobie przewód. Proszę, zwykły przewód. Ściągniemy z niego izolację. Proszę. Pyk. Ściągnęliśmy z niego izolacji kawałek. Tak to wygląda. No i teraz lutujemy zwykłą cyną. Jeszcze to może zawinę. Lutujemy zwykłą cyną, ten koniuszek. Tak, muszę sobie radzić jedną ręką, bo drugą trzymam telefon. No i zobaczmy co się dzieje. Pobielamy. No przewód został ładnie pobielony. A teraz uwaga, bierzemy naszą super chińską cynę. Spróbujmy to zlutować. Co się stanie? No cyna się topi. Podobno zawiera flux. I co? I robi nam się na przewodzie takie nie wiadomo co, które do niczego nie chce chwycić nam potem. To już na końcu ma to wieje. Tak wygląda ten przewód, proszę. To jest zwykłą cyną. Troszeczkę podałem i ładnie już się zlutowało, a to tą. O, jeszcze z drugiej strony spróbujmy. Się nawet nie chce topić. Tak więc lepiej uważać co się kupuje, o. Stop do cynowania, wyprodukowano w Chinach. Proszę bardzo. Solder. No, solder to jest na pewno. Ale chyba na lutownicę solder.